Będzie się naprawdę sporo ciekawego działo. Zaczynamy pierwszy mecz 1/8 finału, jaki dzisiaj pokażemy dla Was. Jest to spotkanie pomiędzy Stanisławem Pyrą a Krzysztofem Golbą. Tutaj jeszcze trwa rozgrzewka. Tutaj panowie jeszcze trenują serwis, także jeszcze chwilę zaczekamy na rozpoczęcie tego spotkania. Cóż, zawahałem się, czy jeszcze trwa rozgrzewka. Tutaj już ten mecz się zaczął, bo przez moment wydawało się, że jeszcze panowie trenują serwis, ale już faktycznie ten początek meczu mamy okazję oglądać. Zatem przyglądamy się. Serwuje Stanisław Pyra, a odbiera Krzysztof Golba. Także przyglądamy się kolejnym punktom tego pojedynku i już drop shot Stanisława, ale tym razem piłka zatrzymała się na siatce. Piękna wymiana teraz i znakomity winner wzdłuż linii posłał teraz Stanisław. Zbudował sobie przewagę sytuacyjną, no i tutaj rewelacyjnie zagrał tę piłkę. Dobry serwis na zewnątrz. No i decydujący punkt już mamy w tym pierwszym gemie. Siatkę zagrywa Stanisław i pierwszy gem tego spotkania wędruje na konto Krzysztofa Golby. 1-0 zatem dla bardziej doświadczonego zawodnika. Tutaj w Łukowie mamy do dyspozycji w sumie 4 korty, na których możemy rozgrywać mecze. Wczoraj mieliśmy zmagania w fazy grupowej Pucharu PLT, 34 zawodników, a w zasadzie 33, bo jeden uczestnik nie przyjechał na turniej ostatecznie. No i właśnie tych 33 uczestników wyrwalizowało awans do najlepszej 16 turnieju. No i dzisiaj tą najlepszą 16 mamy okazję oglądać. Troszkę teraz zabrakło Krzysztofowi. Więc sporo grania było wczoraj do późnych godzin. Po 22 zakończyły się ostatnie spotkania. Od godziny 8 wczoraj trwała rywalizacja, dzisiaj gramy od godziny 9.
Bardzo ciekawy początek tego spotkania. Blisko linii ciągle te piłki latają po zagraniach Krzysztofa, ale trzeci raz w tej wymianie, znaczy w tym gemie oczywiście, niewielki błąd popełniony przez Krzysztofa, no i będą cztery szanse łącznie na odrobienie strat przez Stanisława. Ale tutaj ten return nieudany. Agresywnie poszedł do siatki i proszę, jak minięty. Znakomicie to zrobił Krzysztof Golba. Zobaczmy. Taki mocno ścięty serwis od razu. Znakomita ta konstrukcja akcji w wykonaniu Krzysztofa. Trzeba przyznać. Strasznie cięty serwis ma Krzysztof. Wczoraj akurat tego zawodnika nie mieliśmy okazji oglądać na korcie telewizyjnym Stanisława. Owszem. Oj, podwójny błąd serwisowy. I piłki wracają na stronę Stanisława. 1-1 zatem. No, jeśli widać gdzieś jakieś uszczerbki takie na grze Krzysztofa, tak na pierwszy rzut oka, no to właśnie ten serwis. Z jednej strony jest cięty, ale jak dobrze się ustawi Stanisław, no to można naprawdę mocno popracować na returnie. My pokazujemy zmagania z kortu numer 2, obok mamy kort numer 1, tam widzimy też fragment tego kortu w lewym górnym fragmencie ekranu. A za żywopłotem, który znajduje się za Krzysztofem, mamy jeszcze dwa korty, na których możemy rozgrywać ten turniej. I przez to też w miarę sprawnie też powinno dzisiaj to pójść. Łącznie do rozegrania mamy 21 spotkań. 15 powinno zostać rozegranych łącznie w pucharze PLT, no i 6 jeszcze. Kobiet. Tutaj było zawahanie, czy był autowy serwis, ale ostatecznie uznana piłka za autową, więc była potrzeba kolejnego serwisu. Drop shot, bardzo ładnie wykonany. Nie ruszył do tego nawet Stanisław, co tylko potwierdza, że bardzo dobrze ukryty zamiar. Tak, tutaj zatrzymał się już, wiedząc, że nie dojdzie do tego. Lokalna społeczność bardzo chętnie tutaj kibicuje. Przygląda się temu, co się dzieje na korcie. Coraz więcej też zawodników się pojawia. Także naprawdę piękne święto tenisa mamy tutaj w Łukowie. Jeszcze piękniej jest, gdy pomyślimy, że gramy charytatywnie, specjalnie dla pani Agaty, którą serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Wczoraj mieliśmy okazję też przekazać kilka słów pani Agacie w rozmowie wideo. Pani Agata bardzo wzruszona i wdzięczna za to, jak bardzo wszyscy tutaj
zaangażowali się w pomoc. I też, żeby właśnie taki piękny turniej tutaj obserwować. Piękna wymiana teraz przy siatce. Idealnie to zrobił Stanisław. No i wychodzi na prowadzenie 2 do 1. A więc pierwsze prowadzenie Stanisława w tym spotkaniu. Po pierwszym gemie, który przegrał. Dwa kolejne padły jego łupem. Bardzo piękny obiekt, bardzo piękne okoliczności przyrody tutaj w Łukowie. No i też wspaniała pogoda, która pewnie w środku dnia troszkę może doskwierać zawodnikom, bo jednak granie przy 32 stopniach. Jeszcze tutaj na Morsce, która dodatkowo się nagrzewa, jest uciążliwe, ale no zdecydowanie lepiej grać w takich warunkach, aniżeli przy bardzo mokrym korcie po opadach deszczu, gdzie czasami wręcz granie nie jest możliwe. W zeszły weekend pokazywaliśmy dla Was turniej Tennis by David Cup 9. Tam niestety warunki pogodowe nie do końca dopisały, zwłaszcza od soboty od godziny 18. No i w niedzielę trzeba było grać wyłącznie pod zadaszeniem, no i przez to też turniej był tylko częściowo rozegrany. Kategoria kobieca została dograna wczoraj. No i wczoraj już te warunki były wspaniałe. Zmagania wygrała Joanna Kwiatkowska. Więc jedna też z czołowych zawodniczek Polskiej Ligi Tenisa Kobiet. No a dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć jedną również z czołowych zawodniczek, aktualną mistrzynię, Gabrielę Gregorczyk, która też będzie tutaj rywalizowała w Łukowie, także będziemy mieli z pewnością okazję pokazać jakieś jej spotkanie. Świetny return Stanisława. No i właśnie to jest to, o czym mówiłem, że tutaj przy tym serwisie można szukać punktów. I tak teraz zareturnował agresywnie Stanisław. No i to się opłacało. Piękny atak znowu z returnu. No tutaj niewykluczone, że będzie musiał troszkę bardziej zaryzykować jednak Krzysztof przy tym serwisie, bo widzimy, że Stanisław coraz lepiej returnuje. Też mam wrażenie, rozkręcił się już wraz z przebiegiem tego spotkania. Ale teraz bardzo długa piłka zagrana przez Krzysztofa, rozrzuca swojego rywala. Teraz Krzysztof zaproszony do siatki i chyba zabrakło tam jednego kroku, dzięki któremu po prostu mógłby lepiej podłożyć rakietę, a tym samym przebić też na drugą stronę. Tak się jednak nie stało i jest prowadzenie już 3 do 1 przez Stanisława. Dobry serwis, return nie przeszedł przez siatkę teraz.
Blisko linii gdzieś ta piłka zanurkowała, ale Krzysztof powiedział, że był out. No to popatrzmy sobie na powtórkę tej akcji. Tak, tak, tak. Rzeczywiście tutaj out był spory. Więc słowa Krzysztofa jak najbardziej prawdziwe. Och, tutaj źle wszedł na tą piłkę Stanisław. No i jest 15-30 w tym gemie. Nie przeszła, nie przeszła. Teraz ta piłka na drugą stronę. Zatrzymała się w górnej części siatki. No to był ważny punkt, bo gdyby Krzysztof go wygrał, miałby łącznie 3 szanse na przełamanie, a tak po 30. Wciąż jest okazja w tym gemie, ale Stanisław też jest teraz tylko 2 piłki od wygrania pierwszego seta. I proszę, poszedł do siatki, wykonał robotę i będzie miał 2 piłki setowe. Drugie podanie, ale takie nieprzyjemne. Dobrze jednak poradził sobie Krzysztof. Jeszcze potrafił tak podłożyć rakietę, żeby przebić piłkę w wyznaczone pole. A wydawało się przez moment, że może to być wymiana wygrana na korzyść Stanisława. A tymczasem proszę. Decydujący punkt przed nami. I będzie drugie podanie. Blisko linii gdzieś ta piłka się odbiła. No ale proszę, jaka akcja w wykonaniu Stanisława na zakończenie tego pierwszego seta. No tutaj zaryzykował tym drugim serwisem i to się opłaciło, dzięki czemu pierwsza partia właśnie powędrowała do młodszego z zawodników. Pozdrawiamy wszystkich oglądających, no i zapraszamy do wspierania zbiórki na rzecz pani Agaty. Pod kodem QR znajdziecie przekierowanie właśnie do tej zbiórki. Także zachęcamy serdecznie. Drugi set przed nami. Pierwszego wygrał Stanisław 4-1. Pierwszy gem padł łupem Krzysztofa, ale potem kontrolę nad spotkaniem zaczął mieć już Stanisław. No i teraz druga partia. I widzimy też, że u Krzysztofa
pojawiło się nakrycie w postaci chusty na głowę. No bo faktycznie jednak to słońce coraz mocniej operuje. Och, tutaj muszę przyznać, że naprawdę bardzo, bardzo nietypowy serwis. Zobaczmy sobie na powtórce to, jak niesamowicie ścięty był ten serwis. Tutaj nie widać może tak dokładnie z tej perspektywy, jak bardzo tutaj był ścięty do narożnika, ale proszę mi uwierzyć, tutaj z mojej perspektywy komentatora, no naprawdę robiło to niesamowite wrażenie. Zwłaszcza, że ten serwis, no jednak jest posyłany z pewnej odległości i ta piłka naprawdę wydaje się, że o wiele bliżej za siatkę już nie mogła spaść. Także naprawdę miał spory dystans do pokonania do tego returnu Stanisław. No właśnie, może powinien jeszcze Stanisław troszkę bliżej podchodzić, zwłaszcza do tych drugich podań, bo widzimy jak one są bardzo ścięte. Wyrzucił teraz. Autowy return. Jeszcze jeden out. No i ten out powoduje, że znowu jako pierwszy Gema w secie wygrywa Krzysztof Goluba, a więc mamy podobnie, tak jak w pierwszym secie, prowadzenie najpierw Krzysztofa 1-0. Pytanie, jak to się potoczy dalej. Dynamiczne rozpoczęcie drugiego gema. Uciekł ten punkt Krzysztofowi. Troszkę wyrzucona ta piłka. Dużo biegają zawodnicy. Blisko linii. No i przez to też w pewnym momencie już te linie końcowe się zacierają i tak nie do końca też widać. do 15, jak przed tym momentem usłyszałem w tym gemie, a zatem są piłki na wagę wyrównania i tak też się stało, a więc wyrównanie 1-1 na razie, bliźniaczy początek, jeśli chodzi o punkty w gemach. W
porównaniu do pierwszego seta, tylko tam była ta różnica, że panowie się przełamali po razie na początku. A tutaj po prostu utrzymali swoje podanie. No ale teraz zobaczymy, czy kolejny gem padnie łupem Stanisława, tak jak to miało miejsce w pierwszym secie, kiedy ze stanu 0-1 wyszedł na 4-1. Docisnął. No i próbuje tutaj teraz przyspieszać ewidentnie Stanisław. Znowu będzie szukał swoich szans, swoich okazji. Do 30, więc jest taka mini szansa przed Stanisławem. No a teraz już jest duża szansa, bo 3 breakpointy dostaje. Agresywnie na returnie wykorzystał tutaj swoją okazję. No i jest 2-1 dla Stanisława. Tak jak to miało w pierwszym secie na razie przebiega. No i zobaczymy, czy jeszcze będziemy mieli jedno przejście w tym meczu, czy najbliższe dwa gemy będą tymi ostatnimi w tym meczu 1/8 finału kategorii Pucharu PLT. Cztery jeden. 2-1 i serwis. Tak to wygląda z perspektywy Stanisława. Piłka po pierwszym podaniu wróciła na środek kortu, więc trzeba było sprzątnąć, żeby nie sprawiała zagrożenia. Podwójny błąd serwisowy, też tak to widziałem z mojej perspektywy. No być może to jest gem ostatniej szansy dla Krzysztofa. No na razie rywal pomaga. Gem ostatniej szansy, no bo jednak gdy ucieknie Stanisław na 3-1, to już naprawdę w arcytrudnej sytuacji się znajdzie Krzysztof. Ale na razie 0-30 w tym gemie. Ważny punkt teraz, no bo albo 4 breakpointy łącznie. No i są te 4 breakpointy. Zupełnie nieudany gem teraz dla Stanisława. No i pytanie, czy uda się wykaraskać z tych problemów? Będzie na pewno ciężko o to, bo jednak ciężko
o wygranie 4 punktów z rzędu. No ale proszę. Pierwszy dosyć łatwo oddany przez Krzysztofa. Jeszcze 3 szanse na powrót do stanu wyrównanego. Próbuje rozrzucać teraz Stanisław swojego rywala, ale tutaj źle podszedł do tej piłki. No i jest przełamanie powrotne 2-2. Tak brzmi wynik w drugim secie. No tutaj troszkę zawiodło teraz ustawienie po stronie Stanisława. No i pytanie, jak będzie wyglądał najbliższy gem? Minimalnie teraz wyrzucona ta piłka. Zerknijmy sobie na powtórkę. Akurat troszkę nam zasłonił Stanisław, ale rzeczywiście chyba tutaj był widoczny ten aut. No proszę. Jest lekka frustracja na twarzy Stanisława. Przeszła piłka po taśmie na drugą stronę, ale udało się skontrolować to uderzenie Stanisławowi. No widać, że bardzo chce teraz się odgryźć. Bardzo chce wygrać tego gema, no bo gdyby przegrał, no to jedyna droga już do wygrania seta będzie prowadziła przez tiebreak. No a do tej nerwowej rozgrywki Stanisław nie chce dopuścić swojego rywala. 15-30. Bardzo twarda gra. No i będą szanse na powrót, na prowadzenie w tym drugim secie. Piętnaście do 40. Piękny return. I tak też się kończy ten piąty gem drugiego seta. Idealnie naszedł na piłkę. No i za moment będzie serwował po zwycięstwo w tym spotkaniu Stanisław Pyra i po awans do ćwierćfinału Pucharu PLT w ramach turnieju charytatywnego dla pani Agaty Wojciuk. Gramy zatem. Czy to będzie ostatni gem tego meczu? Czy będzie może jednak tiebreak? O tym przekonamy się w ciągu kilku minut. Pierwszy punkt nieudany
w wykonaniu Stanisława. No, od kilkunastu mniej więcej minut pojawiły się dosyć spore problemy przy serwisie, jeśli chodzi o Stanisława. No i tak jakby wywołałem dalszy ciąg tych problemów. Podwójny błąd serwisowy, 0-30, po raz kolejny źle otwiera Gema przy swoim podaniu. No i to nie jest dobra informacja dla Stanisława, jeśli marzył, żeby zakończyć to spotkanie w tym gemie. Wyrzucił teraz ważny return Krzysztof. 15-30. Wciąż dobra sytuacja dla Krzysztofa w tym gemie, no ale takie punkty w cudzysłowie oddane za darmo na pewno kosztują. Zaryzykował teraz ten backhand po linii. No i tym razem to ryzyko nie opłaciło się. 15-40. Będą trzy szanse na doprowadzenie do tiebreaka w tym drugim secie. Dobry serwis, ale bardzo głęboki return. No i przewagę sytuacyjną w tej wymianie miał Krzysztof teraz. Jednak wydaje się, że minimalna pomyłka nastąpiła. Zobaczę na powtórce. Bardzo blisko linii, ale jednak chyba faktycznie był tutaj out. Pierwsza piłka breakpointowa obroniona. Podkłada rakietę jeszcze Krzysztof. Slice pod linię końcową, ale proszę, jak fantastycznie mija Krzysztof i doprowadza, proszę Państwa, do rozgrywki tiebreakowej. Proszę, wykorzystał tutaj wolną przestrzeń, nie nakrył odpowiednio siatki Stanisław, a świetny kierunek obrał Krzysztof. No i zmieniamy wynik. 3-3 zatem. Tiebreak. No i za moment wszystko się rozstrzygnie. Czy jeszcze tutaj będzie potrzebny super tiebreak w tym meczu, czy jednak wszystko zakończy się w dwóch setach. Drop shot. Ale mam wrażenie, że mógł być lepszy. No i proszę. Jest pomyłka 1-0 dla Krzysztofa. Proszę, drugi punkt również na konto Krzysztofa. 2-0 dla zawodnika, który przegrał pierwszego seta w tym tiebreaku. Dobry serwis tym razem, ale proszę, jest frustracja, są błędy. I Krzysztof genialnie otwiera tego tiebreaka, najlepiej jak to tylko było możliwe. W dużej mierze też dzięki błędom, które pojawiają się
typu Stanisława. No, ale też te błędy, powiedzmy sobie szczerze, nie pojawiałyby się, gdyby nie presja ze strony rywala. Ma teraz czego żałować Krzysztof. Łatwo oddany punkt przez podwójny błąd serwisowy. 3-1 zatem wciąż prowadzi. Dłuższa wymiana teraz. Nie zdołał dojść już do tej piłki Krzysztof, no i większość strat odrobiona przez Stanisława. 2-3 z perspektywy właśnie tego zawodnika. I teraz dwa serwisy. Rozrzucać próbował Krzysztof swojego rywala, ale potem kontra. No i proszę, już nie ma nic z tej przewagi. Jest 3-3, zarówno w gemach w tym secie, jak i w tiebreaku tej drugiej partii. Gramy dalej. 3-3. Było 3-0 dla Krzysztofa w tiebreaku. Nic z tej przewagi już nie zostało. Docisnął. Teraz koncentrował się Stanisław na swojej dobrej grze, głębokie rozwiązania. Wykorzystuje całą przestrzeń na korcie po stronie rywala. No i dwa własne podania wygrane. 4 punkty z rzędu. No i jest naprawdę na dobrej drodze teraz. Na dobrej fali. No i pytanie, czy na tej fali dotrze do końca? No na razie popełnia błąd. A zatem jest wyrównanie. 4-4. Ważny punkt wygrany teraz przez Stanisława. Pięć do czterech i będzie miał dwa serwisy teraz. I pytanie, czy teraz ten serwis będzie właściwie funkcjonował, bo przez dużą część tego drugiego seta był problem z tym podaniem. No i przez to też prawdopodobnie doszło do tiebreaka.
Miał swoją szansę tutaj Stanisław, ale chyba troszkę tutaj za długo rozmyślał, co zagrać. No i pojawiły się wątpliwości, jest 5 do 5. Za moment ktoś będzie miał piłkę na zakończenie seta. Agresywna wymiana. Nie wstrzymują ręki panowie i proszę, pierwszy błąd popełnia teraz Stanisław. A zatem jest piłka setowa na wagę super tiebreaka dla Krzysztofa Golby. Miał 5-4 i dwa własne podania Stanisław. I przegrał oba swoje serwisy. Bardzo blisko linii. Ta piłka teraz leciała. Znowu. Rzucił Stanisław i jest, proszę Państwa, super tiebreak. No, wydawało się, że ta sytuacja po odwróceniu w tym. Ile mamy? Nie, nie, nie. Nie było 6, było. W tym. O, tutaj teraz dyskusja. Tak więc super tiebreak. Do 10 punktów zatem zagramy o ćwierćfinał w tej parze, a więc już na początek na korcie telewizyjnym mocne otwarcie. Emocjonujące. Rozpoczął się ten super tiebreak i pierwsza piłka
Dobra, a zatem 1-0 prowadzi Krzysztof Golba. No był taki moment, że wydawało się, że wracając ze stanu 0-3 na 4-3, Stanisław znowu złapał wiatr w żagle, ale potem znowu coś się poosypało. Wyrzucił teraz Krzysztof po jeden. Wyrównany na razie ten super tiebreak po dwa. Wyrzucił teraz tę piłkę w ostatniej akcji Stanisław, więc Krzysztof wraca na prowadzenie 3-2 i teraz będzie miał jeszcze jeden swój serwis przed zmianą stron, drugi po zmianie. Przeszła piłka na drugą stronę. No i sami Państwo widzieli, co tu się wydarzyło. Zobaczmy na powtórce, jak ta piłka zakopała się. Gdzieś tam na jakiejś nierówności. Zatem 3-3. Nikt nie chce na razie puścić rywala na dwupunktową przewagę. Punkt za punkt. Przeszła piłka na drugą stronę
I Stanisław wychodzi na prowadzenie. Pięć do trzech, a zatem rośnie teraz przewaga Stanisława. No to są już decydujące fragmenty meczu, awans do ćwierćfinału Pucharu PLT. Autowy był ten serwis. Nie wiem, czy tu będzie widać dokładnie na powtórce, ale zobaczmy. Chyba rzeczywiście gdzieś ta piłka podążyła na aut. Pięć, cztery. Przeszła jeszcze na drugą stronę piłka. Nie doszedł już później Stanisław, a więc 5 do 5. Bardzo długi, wyrównany mecz na początek dnia na korcie telewizyjnym. Na pozostałych kortach już chyba weszły kolejne pary ćwierćfinałowe. Oczywiście nie ćwierćfinałowe, tylko 1/8 finału. A tutaj jeszcze oglądamy wciąż ten pierwszy pojedynek i teraz Stanisław chyba wyrzucił, więc 3 punkty z rzędu teraz na koncie Krzysztofa. No proszę, jakżeż to się zmienia. Serię punktów teraz w ostatnim fragmencie. Sześć do sześciu. Przerywa tę serię punktów. Zmiana stron, 6 do 6 i serwis jeszcze jeden teraz po stronie Stanisława. Dobre, bardzo dobre podanie. No i proszę. Wymusił błąd na returnie po stronie rywala. Teraz Stanisław, no i wraca na prowadzenie. 7-6. Ale to jeszcze nie koniec emocji. Tutaj jeszcze wiele się naprawdę może wydarzyć. Wciąż. Zatem obserwujemy. Pięknie teraz kontrolował sytuację Stanisław. Bardzo spokojnie. Nawet wydaje się, że mógł przepuścić tą piłkę, bo ona podążała raczej poza linię końcową. Ale stwierdził, że po prostu sam sobie na własnych warunkach wywalczy ten punkt. 8 do 6. No i dwie piłki dzielą go od zwycięstwa w tym meczu, ale teraz return wylądował w siatce. 8-7 zatem. I znowu kontakt. Podwójny błąd serwisowy.
A zatem 8 do 8. No i teraz się robi mecz do dwóch wygranych punktów z zachowaniem oczywiście dwupunktowej przewagi. A więc teraz tak naprawdę kto pierwszy wywalczy dwa punkty przewagi, ten wygra spotkanie. Pierwszy piłki meczowe będzie miał Stanisław. Na razie to jest pierwsza okazja. Nie przechodzi piłka na drugą stronę i wyrwał ten awans do ćwierćfinału Stanisław Pyra. A zatem nie było już kolejnej zmiany stron. 10 do 8 jest awans do ćwierćfinału po naprawdę bardzo wyrównanym spotkaniu. Także gratulujemy Stanisławowi, no ale także Krzysztofowi, bo piękna walka.